Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Już 247 dni Ukraina broni swojej niepodległości. Tymczasem za sytuację na Ukrainie Wołodymyr Putin oskarża Zachód. Rosja nie ustaje w atakach. W ciągu dwóch dni użyła ponad 30 dronów Szahid, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obrońcy naszego nieba zapobiegli przed wdarciem się sępów wroga na tyły kraju i zestrzelili 23 drony, ponadto kierowany pocisk powietrzny, dwa śmigłowce i kolejny samolot szturmowy zamieniono na złom. Łącznie w tym okresie Rosja przeprowadziła 4500 uderzeń rakietowych i ponad 8000 nalotów. Ale walczymy, zestrzelimy więcej. Po raz kolejny na celowniku Rosji znalazły się ukraińskie obiekty energetyczne. Uszkodzenia są poważne. Władze kraju zapowiedziały poważniejsze ograniczenia dostaw prądu w Kijowie i obwodzie kijowskim. W regionie przygotowywanych jest ponad 750 punktów grzewczych, które będą działać w okresie zimowym. We wsiach pomieszczenia te są obliczone na około 30 osób, w miastach do 300. Będą wyposażone w dodatkowe zasilanie, w większości przypadków z generatorów. Tymczasem Władimir Putin po raz kolejny uderzył w Zachód, wskazując, że to nie Rosja, a właśnie Zachód doprowadził do dzisiejszej sytuacji i wydarzeń na Ukrainie. Rosja nigdy nie uważała się za wroga Zachodu. Amerykanofobia, anglofobia, frankofobia, germanofobia to te same formy rasizmu, co rusofobia i antysemityzm, a także wszelkie przejawy ksenofobii. Przemówienia rosyjskiego agresora bez odpowiedzi nie zostawił doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podolski. Człowiek, który najechał sąsiedni kraj, anektował obce terytoria i dopuszcza się ludobójstwa, oskarża kogoś o naruszenie prawa międzynarodowego i suwerenności innych państw. Prawda jest jedna, kto sieje wiatr, zbiera burzę, nadchodzi burza. Tymczasem kolejną dużą pomoc dla Ukrainy przygotowują Stany Zjednoczone. Korea Północna przeprowadza kolejne próby nuklearne. Warto podkreślić, że przywódca Korei Północnej Kim Jong-un znowelizował doktrynę nuklearną, zgodnie z którą może użyć broni jądrowej jako pierwszy. Część obserwatorów ocenia, że przywódca Korei Północnej mógł wstrzymać się z próbą jądrową do zakończenia zjazdu Komunistycznej Partii Chin, który zakończył się 22 października. Natomiast rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że spodziewa się, iż Pjongjang może przeprowadzić test nuklearny w dowolnym momencie. Wszyscy wstrzymują oddech, bo kolejna próba jądrowa byłaby kolejnym potwierdzeniem programu, który porusza się pełną parą w sposób, który jest niesamowicie niepokojący. Dalsze testy oznaczają oczywiście, że dopracowują przygotowania i konstruują swój arsenał, więc śledzimy to bardzo, bardzo uważnie. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie, ale niestety wskazania idą tam w innym kierunku. Zaledwie kilka godzin temu Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną, a 4 dni temu doszło do wymiany ognia między Koreą Północną i Południową. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zniosło ułatwienia w zatrudnianiu Rosjan na polskim rynku pracy. W obliczu ataku Rosji na Ukrainę i rosnącego ryzyka migracyjnego z Rosji zdecydowaliśmy o zniesieniu ułatwień w dostępie Rosjan do polskiego rynku pracy, przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Szefowa resortu rodziny podpisała rozporządzenie, które nie umożliwia zatrudnienia obywatelom Rosji na uproszczonych zasadach. Od teraz przedsiębiorcy zatrudniający Rosjan na podstawie zezwolenia na pracę nie są zwolnieni z testu rynku pracy. Natomiast Rosjanie, którzy pracowali legalnie przed wprowadzeniem zmian, mogą to robić, ale tylko do czasu upływu ważności zezwolenia lub oświadczenia. Nowelizacja rozporządzeń ministerstwa wykreśla Rosję z procedury oświadczeniowej, która pozwala na legalizację zatrudnienia w Polsce w 7 dni. W naszym kraju mogą korzystać z niej jeszcze obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Sejm uchwalił nowelę ustawy w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Od marca przyszłego roku emerytury i renty wzrosną co najmniej o 250 zł. Inflacja i drożyzna dotykają wszystkich, a zwłaszcza tych najbiedniejszych. Programy socjalne, takie jak 13. i 14. emerytura, nie zawsze pozwalają seniorom na godne i spokojne życie. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, podsumowując obchody Dnia Seniora, wskazała, że tworzenie konsekwentnej i stabilnej polityki senioralnej jest wyzwaniem, które jej resort realizuje. Kolejnym krokiem jest godna waloryzacja rent i emerytur.
W 2023 roku po zrealizowaniu waloryzacji seniorzy otrzymają łącznie 44 miliardy złotych wsparcia, wskazała rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Urszula Rusecka. Dla porównania w 2015 roku rząd PO-PSL przeznaczył na pomoc seniorom 3 miliardy 600 milionów złotych. Trwa nieustanny proces kłamania, przefarbowywania, przemalowywania rzeczywistości, która była podczas rządów koalicji Platforma Obywatelska PSL, jakoby oni wtedy, państwo z opozycji dzisiejszej, robili więcej o zgrozo od tego, co dzisiaj rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje, jeżeli chodzi o politykę senioralną. Projekt nowelizacji rent i emerytur zakłada, że od marca 2023 roku świadczenia wzrosną o 13,8%. Nie będzie to kwota mniejsza niż 250 zł. Najniższe emerytury i renty w 2023 roku wyniosą 1588,44 zł. Już za 3 dni upływa termin składania wniosków w ramach programu sprzedaży miałów węglowych dla rolników produkujących pod osłonami. Wnioski do Polskiej Grupy Górniczej można składać do 31 października. W ramach pierwszej transzy sprzedaży miałów przez PGG rolnicy, którzy produkują pod osłonami, mogą składać wnioski o zakup węgla tylko do końca miesiąca. Druga transza będzie uruchomiona w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Do końca roku rolnicy mogą nabyć 300 tysięcy ton miałów energetycznych. Taką samą ilość zarezerwowano na przyszły rok. Miału węglowego wystarczy dla wszystkich uprawnionych, którzy złożyli odpowiednie wnioski do Polskiej Grupy Górniczej. Zapewnia wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej PGG. Jak do tej pory wpłynęło już kilkaset wniosków. A teraz o zmianach, jakie Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju wprowadziła do rządowego projektu noweli ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw. To bardzo dobre przepisy dotyczące sprzedaży zarówno w sieci, jak i poza lokalem przedsiębiorcy, na różnego rodzaju wycieczkach i pokazach, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Gawron. Jeżeli chodzi o sprzedaż w internecie, przedsiębiorca, który sprzedaje towar, będzie miał obowiązek poinformować o tym, że cena nie zmieniała się od 30 dni, czyli nie będzie takich fałszywych promocji, które czasami były wprowadzaniem w błąd klienta. Dodatkowo przedsiębiorca będzie zobowiązany podać do siebie nie tylko kontakt mailowy, ale także telefoniczny, co ułatwi komunikację z klientem. Kluczowe zmiany dotyczą sprzedaży bezpośredniej. Właśnie na tak zwanych pokazach, wycieczkach, gdzie niestety bardzo często osoby starsze szczególnie były wprowadzane w błąd. Oferowano produkt, który po pierwsze miał zawyżoną cenę, a po drugie czasami nakłaniano do podpisywania umów pożyczek i to bardzo wysokich. Teraz konsument może w terminie 30 dni od podpisania umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wprowadzono również regulację, zgodnie z którą umowa o świadczenie usług finansowych nie może być zawarta podczas pokazu oraz wycieczki. W przypadku zawarcia takiej umowy jest ona nieważna z mocy prawa. Już wkrótce wnioskowanie o paszport będzie jeszcze prostsze. Od 13 listopada w życie wchodzi nowa e-usługa, a oto jej szczegóły. Wypełnianie wniosku paszportowego odręcznie już za nieco ponad 2 tygodnie przejdzie do historii, a to za sprawą nowej e-usługi przygotowanej przez urząd. Dzięki niej o możliwości odbioru gotowych dokumentów urząd, jeśli o to poprosimy, podając swoje dane kontaktowe, poinformuje nas SMS-em lub mailowo. Odbierając paszport, nasza tożsamość zostanie potwierdzona na podstawie odcisku palca. Cyfryzujemy Polskę, aby wszystkim nam żyło się wygodniej i aby każdy mógł załatwić sprawy urzędowe online, wyjaśnia pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, minister Janusz Cieszyński. Nowy rejestr dokumentów paszportowych będzie częścią 6 innych rejestrów centralnych, w tym dowodów osobistych, stanu cywilnego czy numerów PESEL. Wiarygodne informacje zgodne z dokumentami to fundament cyfrowego urzędu. Pomaga optymalizować procesy, ale przede wszystkim jest realnym udogodnieniem dla obywateli, dając im dostęp do urzędu 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki nowej e-usługi
usłudze. Będzie też można zgłosić online utratę lub uszkodzenie paszportu. W związku z wdrożeniem nowego systemu od 8 do 13 listopada organy paszportowe w kraju i za granicą nie będą przyjmować wniosków o paszporty ani wydawać dokumentów paszportowych. Jeśli odbiór paszportu przypada w tym terminie, należy udać się do punktu paszportowego najpóźniej 8 listopada do godziny 14. W przypadku uzasadnionej potrzeby w tym okresie będzie można uzyskać paszport tymczasowy. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio powstało, by towarzyszyć osobom doświadczającym bezdomności. W sposób szczególny przed dniem zadusznym pamięta o tych, którzy pochowani zostali w bezimiennym grobie. Umierają w samotności i zapomnieniu. Ich groby umieszczane są na obrzeżach miejskich cmentarzy. Jedyne, co się na nich znajduje, to drewniany krzyż i tabliczka z napisem NN, nazwisko nieznane. Od lat dzieło pomocy Świętego Ojca Pio dba o mogiły osób bezdomnych, często także bezimiennych, mówi Wojciech Popielak. My, mając świadomość tego, że nikt o tych ludziach już nie pamięta, chcemy pokazać, że Pan Bóg o nich pamięta, że Pan Bóg zna ich imiona i nawet gdy my nie znamy tych imion, to nie są tak w rzeczywistości anonimowe osoby. I właśnie dlatego w ramach Centrum Integracji Społecznej uczestnicy zajęć wykonują tabliczki z napisem „Wezwałem Cię po imieniu”. To fragment zaczerpnięty z księgi proroka Izajasza, który przypomina, że dla Boga każdy ma imię, mówi dyrektor dzieła pomocy Świętego Ojca Pio, brat Jacek Waligura. Przed Bogiem wszyscy mamy imię i wierzymy, że w dniu ostatecznym Bóg wezwie nas po imieniu, abyśmy mogli doświadczyć i przekonać się o Jego wielkiej miłości. Do tej pory udało się wykonać już około 50 takich tabliczek. Wszystkie umieszczone zostały na bezimiennych grobach dwóch krakowskich cmentarzy. W początku jest to pomysł, który sami realizujemy, bowiem wykonaliśmy sami szablon napisu, cytatu z księgi Izajasza, „Wezwałem Cię po imieniu”, i sami ten Państwo ten napis wyrysowują i wypalają, a także malują. Potem sami te tabliczki na grobach umieszczają. Myślę, że to jest taka cała całość, która dopełnia dbanie o mogiły osób z pozoru bez imienia, osób bez domu. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio działa od 18 lat. Z jego pomocy korzysta 1600 osób. To były informacje dnia, kolejne wydanie w południe z Panem Bogiem.